faktycznie chyba daje sobie trochę większą dyspensę na życie. Natomiast z tego co wiem, to również ćwiczy bardzo intensywnie. Zresztą ostatnio zrobiłem jej takie zdjęcie profilem i miało tak dużo lajków, bo okazuje się, że jej ciało jest nadal fantastyczne. Czyli kobieta w ciąży może wyglądać pięknie, może być super fit. To kompletnie nie zmienia twojego życia. I Asia właśnie taka jest. No, ciekawe, jak długo będzie pracować. Czy sesje zdjęciowe z kobietami w ciąży różnią się od tych normalnych? Mają jakieś inne wymagania? Inaczej się zachowują na sesji? No i robiłem wiele razy sesje kobietom w ciąży. To były często bardzo zdane okładki. Nie, no nie różnią się. Myślę, że fajnie jest jednak pokazać, jak to ciało się zmienia i ten kształt brzucha. Bez sensu jest tuszowanie, no bo też to się zdarza, że czasami pracujesz z kobietą w ciąży, a nie za bardzo możesz tego pokazać. Więc jak to się mówi, wtedy robisz kobietę torbę, no bo za każdym razem jest zasłonięta czymś tak, żeby tego brzucha nie było widać. Zdarzało mi się parę razy, żeby robić duże projekty, gdzie rzeczywiście nie za bardzo chcieliśmy pokazać, że ta kobieta jest w ciąży. A same ciążowe zdjęcia, no to cóż, zazwyczaj są jak najbardziej rozebrane, no bo chodzi o to, żeby pokazać ten wyjątkowy stan.